Joanna Wyrostek, dobry wieczór. Zapraszam na informacje biłgorajskie. Marszałek przyznał pieniądze organizacjom z naszego terenu. Stowarzyszenia same piszą wnioski do nas, aplikują o środki, gdzie na potrzeby, które odczuwają. Starostwo powiatowe otwiera salę obsługi w Wydziale Geodezji. W tej sali obsługi interesanta znajdować się będzie terminal płatniczy, za pomocą którego będzie istniała możliwość dokonania odpowiedniej opłaty. Biłgorajanie na ochotnika sprzątali nasze miasto. Bardzo dużo ludzi, bardzo zaśmiecają w okolicy, szczególnie tutaj przy Starym Młynie. 78. rocznica powstania AK. I przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej rozmawiano z młodzieżą o cyberprzemocy. Młodzież z siecią jest na co dzień, czy to w szkole, czy po szkole. Oni z tego korzystają, oni są z tego najbardziej narażeni. Szkoła podstawowa numer 1 i numer 5 zapraszają na dzień otwarty. Jeden dzień nie uda nam się pokazać w szkole tego wszystkiego, jak pracujemy, jak działamy. Mamy ogromne sukcesy w turystyce, organizujemy masę, bardzo dużo rajdów, wycieczek. Burmistrz miasta nagrodził działaczy kultury, sportu i społeczników za działalność w roku 2019. Cieszę się bardzo, że ten ruch osób pozytywnie nakręconych jest coraz większy. 263 tysiące złotych. Tyle lokalna grupa działania Ziemi Biłgorajskiej pozyskała w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Uroczyste wręczenie grantów odbyło się w starostwie powiatowym. Modernizacja świetlic wiejskich czy montaż siłowni zewnętrznych. Na 9 zadań o takim zakresie lokalna grupa działania Ziemi Biłgorajskiej pozyskała ponad 260 tysięcy złotych. Trafią one do lokalnych wiejskich społeczności. Te granty są po pierwsze inicjatywą oddolną, czyli stowarzyszenia same piszą wnioski do nas, aplikują o środki, gdzie na potrzeby, które odczuwają. Mamy dużo tych wniosków, nie wszystkie mogą być zaakceptowane pozytywnie, ale to też nie są łatwe pieniądze dla stowarzyszeń, bo wszystko trzeba zgodnie z procedurami bardzo dokładnie rozliczyć i wykonać. Jak do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów, już taka jedna tura była w ubiegłym roku i wszystko zostało pomyślnie rozliczone. Lokalna grupa działania obejmuje większość gmin powiatu i dodatkowo gminę Radecznice, do której w ramach tegorocznego konkursu trafią granty na 4 zadania, głównie na modernizację świetlic wiejskich. My mamy zamiar wymienić podłogę, bo świetlica była oddana w 1995 roku, straż jest w systemie krajowym. Także nam to jest potrzebne, bo i tam potrzebne jest, bo już się i psuje się, ta podłoga jest drzewiana, także na te pieniądze prawdopodobnie jest tu granica 35 tysięcy. Pieniądze z programu trafią też do gminy Biszcza na zakup i montaż siłowni zewnętrznej. To będzie dofinansowanie około 50 tysięcy złotych i mówię, ta i siłownia będzie zainstalowana niedaleko właśnie i będą mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy. Oprócz tego na tym terenie obok w planach jest jakaś rewitalizacja terenu. Gmina Łukowa będzie także remontować świetlicę w urokliwym zakątku Roztocza pod Sośninie. Podsośnina jest też takim terenem pod agroturystykę, że wyremontowanie takiej świetlicy, gdzie się robi stolarkę, sufity, podłogi, całą elektryczność nową, daje szansę, że będzie to miejsce już w takich warunkach nowoczesnych, dobrych dla całej społeczności. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców Podsośniny, natomiast będą mogli też korzystać z tego miejsca na pewno i dzieci i myślę, że pod kątem też ludzi starszych, którzy po prostu w tej chwili wymagają takiej aktywizacji. Wszystkich 9 zadań to inicjatywy oddolne, możliwe do wykonania dzięki lokalnej grupie działania Ziemi Biłgorajskiej, która napisała wniosek i otrzymała grant. Lokalna grupa działania powstała w 2008 roku i zrzesza 13 gmin z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Ja myślę, że to jest pozytywny przykład organizacji również pozarządowej, która skupia samorządy, przedsiębiorców, rolników, organizacje również pozarządowe, mają swoich przedstawicieli w lokalnej grupie działania. Na pewno jest to możliwość pozyskania większych środków dla środowiska lokalnego.
i jako lokalna grupa działania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich składamy wnioski, na które możemy później obdarowywać grantami. Oczywiście te granty są w formie też konkursów. Staramy się w kilku dziedzinach, na infrastrukturę, na działalność gospodarczą, otworzenie działalności gospodarczej, utworzenie nowych miejsc pracy. Tego typu działania właśnie staramy się promować, kultywować i przekazywać na te środki. Kolejne środki do lokalnej grupy działania trafiły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostaną przekazane na lokalne inicjatywy. Spotkanie z beneficjentami odbyło się w poniedziałek w Starostwie Powiatowym. Są to niezwykle ważne inicjatywy ze względów społecznych, bo te pieniądze, które dzisiaj pan marszałek przekaże, umowy i tutaj kierownictwo lokalnej grupy działania, posłużą niewątpliwie do wzmocnienia tych więzi społecznych w lokalnych społecznościach, ale także przyczynią się do rozwoju infrastruktury, bo część z pieniędzy będzie przeznaczona na przykład na remonty świetlic wiejskich. Te świetlice wiejskie są bardzo ważne dla tych lokalnych społeczności, dla właśnie mieszkańców wsi, ponieważ one tak naprawdę stanowią centrum życia tego społecznego w danej miejscowości. Już niebawem inicjatorzy, beneficjenci będą mogli rozpocząć realizację inwestycji. W poniedziałek na podpisanie umów z grantobiorcami przyjechał wicemarszałek województwa Michał Mulawa. Rozwój obszarów wiejskich jest dla nas tak samo ważny jak rozwój dużych miast czy metropolii w województwie lubelskim. Być może kwoty, które dzisiaj będziemy przekazywać, nie są tak duże, jakie na co dzień podpisujemy, ale proszę Państwa, równie ważne dla rozwoju społeczności lokalnych. Chcemy jak najwięcej inwestować środków finansowych w małe miejscowości, w obszary wiejskie. Tam również jest życie, tam również są wspaniali ludzie. Tam są ochotnicze straże pożarne, tam są koła gospodyń wiejskich, tam są stowarzyszenia lokalne, ludowe, które bardzo aktywnie działają. To w końcu miejsca, gdzie przetrwała polska tradycja, gdzie przetrwała polska kultura. Chcemy jeszcze więcej środków finansowych w te miejsca inwestować. Łączna kwota pozyskanych przez lokalną grupę działania Ziemia Biłgorajska dotacji to 262 908 zł. W spotkaniu w starostwie uczestniczyła też m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Ewa Szałachwiej. W Starostwie Powiatowym otwarto nową salę obsługi interesanta Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. To największy wydział w starostwie, gdzie zgłasza się najwięcej petentów. Sala ma im ułatwić załatwianie spraw urzędowych i skrócić czas oczekiwania na dopięcie formalności. Sala obsługi interesanta Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego znajduje się w tzw. starym budynku tego urzędu przy ulicy Kościuszki 87. Wśród mieszkańców naszego powiatu pokutuje przekonanie, że urzędy kojarzą się z trudnościami w obsłudze, z brakiem odpowiedniego podejścia ze strony urzędnika, z przeprawą przez stosy dokumentów, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Chcemy to zmienić. Nasze działania jako zarządu powiatu, też moje osobiste jako starosty powiatu biłgorajskiego, mają na celu zmianę tego stereotypu wizerunku urzędnika, który jest przeszkodą w załatwieniu ważnych spraw dla mieszkańców. Ja chciałbym, żeby to wyglądało wręcz przeciwnie, żeby ta sytuacja była odwrócona w 100% i żeby to rzeczywiście każdy petent poczuł się załatwiony w bardzo profesjonalny sposób przez urzędników, bo pamiętajmy, że urzędy są tak naprawdę dla mieszkańców, a nie odwrotnie i tej zasady chcielibyśmy się trzymać. Nowa odsłona sali obsługi interesanta Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, największego wydziału starostwa, to ma być otwarcie na nową jakość w kontakcie urzędnik-petent. Interesanci będą mogli w jednym miejscu uzyskać ważne informacje z zakresu pracy wydziału i liczyć na fachową pomoc, na przykład w wypełnieniu formularza. W sali będzie też się znajdować terminal płatniczy. Wiele osób zgłaszało konieczność utworzenia punktu kasowego w naszym wydziale. Zaznaczam, że Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mieści się w odrębnym od budynku głównego, właśnie tutaj w tym budynku. Dlatego też interesanci nasi byli zmuszeni w celu dokonania opłat tytułem pobranych materiałów geodezyjnych do udania się do kasy znajdującej się w głównym budynku bądź też do odpowiedniego banku. Niestety z przyczyn prawno-technicznych, ale także ekonomicznych utworzenie takiego odrębnego punktu kasowego w naszym wydziale nie jest uzasadnione.
Jednakże wychodząc naprzeciw interesantów, w tej sali obsługi interesanta znajdować się będzie terminal płatniczy, za pomocą którego będzie istniała możliwość dokonania odpowiedniej opłaty. Przy okazji otwarcia biura obsługi interesanta w Wydziale Geodezji zaprezentowano też geoportal prowadzony przez starostę biłgorajskiego. Umożliwia on dostęp do aktualnej informacji przestrzennej, obejmującej m.in. dane o gruntach, budynkach czy sieci uzbrojenia. Korzyści, jakie wynikają z funkcjonowania naszego geoportalu, to przede wszystkim udział powiatu biłgorajskiego w projekcie e-geodezja. Dzięki temu rozszerzyliśmy moduły o udostępnianie materiałów dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego, materiałów zasobu. Między innymi mamy możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej o mapę drukowaną, czy to mapę w postaci drukowanej, w zależności kto jaką potrzebuje. Wystawiamy również elektroniczny dokument obliczenia opłaty bez konieczności odwiedzenia urzędu. Podczas otwarcia sali obsługi i prezentacji geoportalu przedstawiono też oficjalną stronę internetową starostwa w nowej odsłonie. Mieszkańcy naszego miasta na ochotnika razem z grupą Biłgoraj Eco Challenge posprzątali najbardziej zaśmiecone tereny w Biłgoraju. Tereny, które zazwyczaj służą do spacerów i wypoczynku po pracy. Podczas kilkugodzinnej akcji zebrano worki śmieci. To była spontaniczna decyzja, potem już tylko wpis na Facebooku, który ruszył lawinę. W sobotnie popołudnie w trzech miejscach Biłgoraja odbyła się akcja sprzątania terenów zielonych zorganizowana przez grupę Eco Challenge. Tydzień temu wybrałem się tutaj na spacer, spotkałem kolegów, którzy tutaj są i postanowiliśmy posprzątać tutaj, tak oddolnie od siebie. Ale że odezwali się przy okazji, odezwali się inni ludzie na naszej stronie, no to postanowiliśmy posprzątać w mieście ogólnie. Ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie sprzątamy, bo urokliwym miejscem jest stary młyn na przykład za Lidlem, gdzie też jest bardzo ładnie, ale niestety strasznie zaśmiecone i, no i takich miejsc jest kilka. No, ludzie zgłaszali, no i chcemy te miejsca posprzątać. To są mieszkańcy tego osiedla Puszcza Solska. Jeżeli chodzi o na przykład Sitarska Kępy, no to mieszkańcy osiedla Sitarska Kępy. Duży odzew był z ulicy Nadstawnej i z Rady Osiedla Nadstawna. Kto jeszcze? Wczoraj mieliśmy spotkanie na OSIRze odnośnie biegów i do akcji włączyli się zawodnicy LKS Znicz, którzy dzisiaj w ramach treningu też wzięli worki i sprzątają, więc szeroko jest. Te miejsca, czyli konkretnie teren przy cmentarzu w Puszczy Solskiej, w okolicy koryta rzeki Biała Łada, Starego Młyna, okolice pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a marketem Lidl, czy lasek pomiędzy ulicą Poniatowskiego a Wolą. W akcję włączyli się również mieszkańcy osiedli. To jest moje osiedle, po pierwsze. Po drugie uważam, że takie akcje są niezmiernie ważne, tak? Bo trzeba dawać wzór, trzeba pokazywać i trzeba uczyć dzieci tego, że nie śmiecimy, że to nasze środowisko, to nasze otoczenie jest ważne, jego estetyka. Tylko w 20 minut zapełnionych zostało kilkanaście worków, co niestety nie świadczy o nas dobrze, powiedziała Dorota Bernaś, która wraz z całą rodziną sprzątała w okolicach Starego Młyna. Bardzo jest dużo osób chętnych, nie wspomnę każdego, tak więc, że jako Rada Osiedla Nadstawna tak samo włączyliśmy się do tej akcji. Mimo, że ja już własną rodzinę zaangażowałam na pierwsze Biłgoraj Eco Challenge, tak więc, że myśmy już zaczęli sprzątać jesienią odcinek tutaj od Hotelu Sosny do Wolanin przy Drożnych Rołowach. Fajnie to wyglądowało, wiadomo, że do pewnego czasu, ale naprawdę to środowisko potrzebuje tego porządku i jak najbardziej przyroda się wtedy rozkręca. Dużo tego już zebraliście? No już parę ładnych worków wynieśliśmy i nie ma końca, tak więc, że jest ogrom tego, naprawdę ogrom. Worki dostarczyło przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej obok mieszkańców i członków rad osiedli. W akcji wzięli udział członkowie OSP Biłgoraj. Bardzo dużo ludzi, bardzo zaśmiecają te okolice, szczególnie tutaj przy Starym Młynie. No jest tragicznie, jest bardzo dużo, jak widać na załączonym obrazku. A ile jesteście? Jesteśmy dopiero może 15 minut, 20. I ile worków już? Ja sam już zebrałem 14 worków. No chcemy, żeby Biłgoraj był czysty po prostu. Robimy to dla siebie. To nie jest jednorazowa akcja. W planach są kolejne, nie tylko w naszym mieście. Chcielibyśmy w następnym roku posprzątać też tereny gminy Biłgoraj. Odzywają się do nas sołtysi, którzy też chcieliby robić takie wspólne akcje. No i działamy ku poprawie czystości w mieście i w okolicy.
W lasach już są fotopułapki. Mieszkańcy zbierają się, by posprzątać najbardziej zanieczyszczone tereny miasta. Efekty to wolne od dzikich wysypisk miejsca wokół nas. W piątek 14 lutego obchodziliśmy 78. rocznicę powołania Armii Krajowej, największej armii podziemnej II wojny światowej. Nazwa AK także w późniejszym czasie stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości. 14 lutego 1942 roku powołana została Armia Krajowa. Tę rocznicę świętowano w całej Polsce, też w Biłgoraju. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ksiądz Marian Ciupik w okolicznościowej homilii przypomniał treść przysięgi, jaką składali żołnierze Armii Krajowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Ksiądz Marian Ciupik mówił też, jak rozumie patriotyzm. Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny ziemskiej, jest cechą mówiącą o jakości życia ludzkiego. Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka. Jest wartością dającą świadectwo również o jego świętości, o jego nadprzyrodzonym wymiarze. Trwa walka o duszę narodu i dziś. I trzeba się odwoływać do takich wartości, jakimi żyli żołnierze Armii Krajowej. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz, poczty sztandarowe, delegacje organizacji patriotycznych i kombatanckich, też uczniowie biłgorajskich szkół. Po mszy głos zabrał Tomasz Książek, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rejon Biłgoraj. Dla wszystkich zebranych montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dziś mamy obowiązek pielęgnowania przeszłości. Musimy ją włączyć w teraźniejszość i wielkie dzieło dążenia do przeszłości. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Maszeruje wiara, bo się krwawy leje. Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa, stąpaj bracie, bo tak Polska grzeje. Przyszedł rok 1939. I wtedy kraju runęło niebo, tłumy obdarte z serca i z ciała, i dymił ogniem każdy kęs chleba, i śmierć się stała. Piasku pamiętasz, krew czarna, by węzły związana ciekła we wielkie mogiły. Na biłgorajską uroczystość z okazji 78. rocznicy utworzenia Armii Krajowej zaprosili Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej rejon Biłgoraj i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Czym jest cyberprzemoc? Jak bezpiecznie i z głową poruszać się w sieci? W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej rozmawiano z młodzieżą o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą bezmyślne korzystanie z internetu. Czy byłeś kiedykolwiek zastraszany, nękany czy wyśmiewany przez inne osoby z wykorzystaniem internetu? Jeśli tak, to stałeś się ofiarą cyberprzemocy. Tak właśnie działa. Najczęściej padają nią osoby młode, nastoletnie, bo to one najczęściej korzystają na przykład z mediów społecznościowych. Oni po prostu najczęściej korzystają z sieci. W przypadku osób dorosłych korzystanie z sieci nie jest tak częste. Wiadomo, obowiązki zawodowe, prawda, korzystamy z reguły w godzinach popołudniowych. Natomiast młodzież z siecią jest na co dzień, czy to w szkole, czy po szkole. Oni z tego korzystają, oni są z tego najbardziej narażeni. Instagram, Facebook, Snapchat, poczta elektroniczna.
Zbyt często zamieszczamy za pomocą tych aplikacji informacje osobiste, takie jak adres, numer telefonu czy prywatne zdjęcia. To właśnie fotografie najczęściej są wykorzystywane przez sprawców cyberprzemocy. Zasada bardzo ograniczonego zaufania powinna w sieci obowiązywać bezwzględnie. Przede wszystkim nie nawiązywać przypadkowych znajomości w sieci. Na Facebooku mamy wielu znajomych, tak? Tak naprawdę naszymi znajomymi powinny być te osoby, które znamy realnie, z prawdziwego życia, a nie poznane przez sieć, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto po drugiej stronie tego komputera czy tego telefonu jest. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej już od 3 lat w ramach Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu uczula młodzież na bezpieczne korzystanie z sieci. Młodzi mają okazję spotkać się ze specjalistami od przeciwdziałania cyberprzemocy i dowiedzieć się, jak nie stać się jej ofiarą. Dla młodzieży jest to bardzo ważne, dlatego że oni praktycznie codziennie ze środków korzystają z internetu. Dlatego potrzebna jest taka inicjatywa, gdzie zastąpi tą zwykłą jednostkę lekcyjną, gdyż te zagadnienia są w naszych zawodach technik informatyk i technik programista bardzo często poruszana ta tematyka, więc sobie pomyślałam, że może zwykłą jednostkę lekcyjną zamienimy na takie obchody, gdzie spotka się społeczność szkolna, gdzie spotka się społeczność właśnie tych typów kształcenia w naszej szkole, gdzie będziemy mogli poruszać tę tematykę. Podczas spotkania z młodzieżą Andrzej Solarz szczególnie uczulał ją, by zwracała uwagę na zdjęcia zamieszczane w internecie. Na pewno trzeba zwracać uwagę na zdjęcia, jakie umieszczamy. Te zdjęcia mogą być wykorzystane naprawdę do wielu celów. Tak jak było to pokazywane na prezentacji, zwykłe zdjęcie dziewczyny zostało później wykorzystane, prawda, do oszustwa. Według badania przeprowadzonego w roku 2019 przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, co trzeci nastolatek padł ofiarą cyberprzemocy. W większości były to dziewczęta. Właśnie teraz jest czas, kiedy rodzice decydują, do jakiej szkoły podstawowej posłać od września dziecko. Aby ułatwić im wybór, szkoły organizują Dzień Otwartych Drzwi. Dziś taki dzień odbył się w szkole podstawowej numer 4, a już niedługo. Do siebie zapraszają szkoła podstawowa numer 1 i szkoła podstawowa numer 5. W przyszłą sobotę, czyli 22 lutego, na Dzień Otwarty zaprasza szkoła podstawowa numer 5. Zapraszamy rodziców i w sposób szczególny dzieci, by zobaczyły, jak wygląda nasza szkoła i jaką mamy dla nich ofertę edukacyjną, mówi dyrektorka piątki Teresa Bogdanowicz-Bordzań. W jeden dzień nie uda nam się pokazać w szkole tego wszystkiego, jak pracujemy, jak działamy i jakie są nasze osiągnięcia, czy też nasza praca. Aczkolwiek 22 lutego, w sobotę, o godzinie 10, zapraszamy dzieci, dzieci, które będą w przyszłym roku od września chodziły do oddziału przedszkolnego, a więc 5-6-letnie i oczywiście już prawie 7-latki do klasy pierwszej. W związku z Dniem Otwartym w piątce dla rodziców i dzieci przygotowano wiele atrakcji. Wszystko rozpocznie się spektaklem Zamieszanie w krainie bajek. Zaprezentują się uczniowie z takim przedstawieniem artystycznym, bardzo zabawnym i śmiesznym i wesołym, ale też i zagrają i zatańczą najmłodsze dzieci z naszej szkoły, ale również i starsze, ponieważ będzie to koncert gitarowy. Będą to czadowe nutki, które od wielu lat są w naszej szkole i zdobywają sukcesy nawet w konkursach ogólnopolskich, ale również zaproponujemy małym dzieciom, ponieważ jest fizyka, chemia, geografia, biologia, więc zaproponujemy również zajęcia z mikroskopami, zajęcia biologiczne i chemiczne, eksperymenty łatwe, pokażemy najpierw, ale też i zaproponujemy im zabawę w chemię i fizykę. Tydzień później, czyli 28 lutego, dzień otwarty organizuje szkoła podstawowa numer 1. To najliczniejsza podstawówka w Biłgoraju, uczy się w niej ponad 1000 dzieci. Jesteśmy szkołą z takim doświadczeniem turystycznym, więc będziemy na pewno proponować taką formę uczenia się, poznawania kolejnych przedmiotów, ale też poznawania świata, tego najbliższego, tego trochę dalszego. Mamy ogromne sukcesy w turystyce, organizujemy masę, bardzo dużo rajdów, wycieczek. Także to jest taka nasza dominanta, nasz wyróżnik spośród innych szkół biłgorajskich, chociaż inne też na pewno realizują. Rodzice, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły podstawowej numer 1, mogą na przykład zapisać dzieci do klasy sportowej w jedynce. Ta szkoła słynie przecież z bardzo dobrych wyników w sporcie, zwłaszcza w pływaniu.
Stawiamy na sport. Co roku staramy się utworzyć klasę sportową. Tak samo i w tym roku mamy uczniów, którzy świetnie pływają. To są klasy szczególnie pływackie, ale też mamy też, no w tym roku będziemy starać się zorganizować taką, stworzyć taką jedną klasę pływacką, chociaż mamy też doświadczenie w lekkoatletce czy w piłce nożnej. Także również to jest nasz taki wyróżnik. Swoją ofertę w pełnej okazałości Szkoła Podstawowa nr 1 będzie prezentować rodzicom w piątek 28 lutego, początek o godzinie 17. Działacze kultury i społecznicy, a także sportowcy i trenerzy odebrali nagrody burmistrza miasta za działalność w roku 2019. Wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych odbyło się podczas uroczystej gali w Biłgorajskim Centrum Kultury. Osób, które robią wiele dobrego na rzecz społeczności lokalnej, jest dużo więcej niż nam się wydaje, mówił podczas uroczystej gali burmistrz Janusz Rosłan. To właśnie specjalna kapituła powołana przez niego co roku przyznaje nagrody i wyróżnienia tym, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności kulturalnej, społecznej i sportowej. Są osoby, które nie zostały wskazane ani w ubiegłym roku, ani w tym roku, a z całą pewnością na wyróżnienie czy nagrodę zasługują. Ale cieszę się bardzo, że ten ruch osób pozytywnie nakręconych jest coraz większy. Dzisiaj dziękujemy trzem grupom. Podzieliliśmy na takie trzy grupy osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do promowania miasta i do wykonywania zadań, które na siebie wzięły organizacje pozarządowe. Pierwsza dziedzina to sport. W tej kategorii nagrodzono zawodników, działaczy i trenerów. Trzy pierwsze nagrody przypadły reprezentantkom LKS-u Znicz, które odnosiły sukcesy w podnoszeniu ciężarów, Natalii Nowackiej, Elżbiecie Bielak i Agnieszce Rak. Sportsmenki otrzymały nagrody pieniężne w wysokości kolejno 1000, 2 i 3000 zł. Kolejna kategoria, w której kapituła przyznawała wyróżnienia, to twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona kultury. Cieszę się, że są osoby, dzięki którym o Biłgoraju dowiadują się inni również za granicą, podkreślał burmistrz Janusz Rosłan. Są prawdziwymi ambasadorami i kultury polskiej, i naszej biłgorajskiej. No i wreszcie ta grupa trzecia, działacze społeczni, o których pewnie wiemy najmniej. No niestety, żyjemy w takich czasach, że mimo tego dobrobytu, o którym możemy powiedzieć, bo jednak co by nie powiedzieć, żyje nam się lepiej, no to jednak pewne dziedziny są ciągle niedofinansowane, ciągle są rodziny, które potrzebują pomocy innych i bardzo często tę pomoc nieocenioną mogą zaoferować i oferują organizacje pozarządowe, wolontariusze. To dzięki takim osobom zbierane są pieniądze dla potrzebujących na leczenie i rehabilitację dzieci albo pomoc bezdomnym zwierzętom. A dzięki takim akcjom jak na przykład Biłgoraj Challenge nasze miasto i okolica pozbyły się kilogramów śmieci. Podczas gali za działalność społeczną nagrodzono Elżbietę Łukasik, Halinę Kręt, Marię Sołtys i Aleksandrę Ardylewską, Ewę Rzeźnik, Małgorzatę Wróbel, Dariusza Łukasika, Piotra Swachę i Sławomira Kiszkę. Pełną listę nagrodzonych we wszystkich kategoriach znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta. Więcej informacji ze świata kultury w magazynie kulturalnym tuż po informacjach. Tam m.in. relacja z wernisażu dwóch wystaw. Jedna to kolekcja rowerów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, a druga to piknik modelarski, który możemy oglądać do 23 lutego w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury. Zapraszam jeszcze do obejrzenia rozmowy gościem Gabrieli Figury. Tym razem był Krzysztof Datkiewicz. Proszę jeszcze zerknąć do naszego kolejnego odcinka wyciągniętego z archiwum i obejrzeć od strony młodych, a tam dwie wychowanki z wioski dziecięcej SOS, które zdecydowały się oddać włosy chorym na raka. Zapraszamy do obejrzenia naszych programów. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia za tydzień.